W związku z tym, że będzie tu za chwilę solidna dawka nieświętego black metalu, to trzeba zmienić trochę klimat. Hey Siri, make lights red. I've sent the request. Kojarzycie Black Altar? Ja mam z tym zespołem bardzo dobre wspomnienia, bo kiedy oni debiutowali na polskiej scenie black metalowej, to ja byłem na studiach i w sumie mocno słuchałem tych wydawnic dawno, dawno temu, bo to był taki powiew nowej krwi na polskiej scenie i no i siadło mi. Nie będę ukrywał, że mi ten zespół siadł. Tym bardziej zrobiło mi się miło, kiedy napisał do mnie Shadows Black Altar i zaproponował wysłanie płyty do ogarnięcia tutaj na kanale. No i płyta doszła, ogarniamy ją na kanale. Ale niestety nie pełna, duża płyta, ale split z Vulture Lord. Są takie intra, po przesłuchaniu których ma się ciary na plecach i to jest właśnie jedno z nich. Jeśli ktoś się spodziewał, że Black Altar będzie na tym splicie grał wesołe piosenki, no to będzie srogo rozczarowany. To solidna dawka klasycznego, ale nie pozbawionego melodii black metalu, ale wiecie, nie takich uroczych, miłych dla ucha melodii, takich raczej ponurych i pełnych powagi. Podoba mi się konsekwencja, z jaką działa i nagrywa Shadow, czyli lider Black Altar. A to dlatego, że choć oczywiście muzyka na tym splicie różni się nieco od tego, co nagrywał w 2004 roku, bo jest dużo bardziej świadomym i doświadczonym muzykiem, natomiast cały czas konsekwentnie gra black metal. Nie podąża za modami, nie chwyta się teraz w 2022 roku jakichś, wiecie, patentów, bo one są teraz modne i trendy na scenie. Robi to, co czuje, robi to, co gra mu serducho. Nie wiem, czy w przypadku black metalu można mówić, że ktoś robi to, co gra mu serducho, czy to nie jest jakieś zbyt infantylne. Natomiast no, podąża ścieżką lewej ręki cały czas konsekwentnie i muzycznie jest cały czas solidnie i w konkretnym black metalowym stylu. Tym samym nie jestem kompletnie zaskoczony numerami, które znalazły się po stronie Black Altar na tym wydawnictwie. Jest to dokładnie ten styl, ten rodzaj grania, taki rodzaj utworów, jakich się spodziewałem, więc ja jestem zadowolony jak najbardziej z tych kawałków. Natomiast jestem bardzo ciekawy, dlaczego od 2004 roku Black Altar wydał jeszcze jeden duży album i od 2008 roku, bo właśnie ta dwójka wtedy się pojawiła, no nie było nic dużego. Same epki, splity i jedna kompilacja. No szkoda. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni i doczekamy się wreszcie kolejnego albumu Black Altar. No a jak wiadomo, trójka jest bardzo ważna dla zespołu. Chociaż po tylu latach, no może niekoniecznie, ale wiecie o co chodzi, że trzeci album definiuje ostatecznie styl
zespołu. Myślę, że Black Altar ma ten styl od wielu lat zdefiniowany i w zasadzie ten trzeci album dla nich nie będzie tak ważny, jeśli chodzi o te takie klasyczne podejście do trójek. No ale niestety jest jeden minus tego splitu, tej części Black Altar, bo to są jedynie dwa numery. To znaczy numery są cztery, jedno jest intro, a za chwilę wam puszczę fragment outro, natomiast te normalne utwory są jedynie dwa. Szkoda, że tak mało, no taki jednak czuję trochę niedosyt. Split dzielony jest z norweskim Vulture Lord. I to jest zespół, który chociażby przy okazji ostatniego dużego wydawnictwa, jeśli dobrze pamiętam, z zeszłego roku zebrał naprawdę dobre recenzje. Zresztą dwóch znajomych do mnie napisało, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio słyszeli. Więc jak najbardziej takie towarzystwo dla Black Altar jest pożądane, no bo to po prostu jest mocne black metalowe zestawienie. Vulture Lord gra takie połączenie black i thrash metalu, inne coś zupełnie niż gra Black Altar, choć oczywiście cały czas jest to mocno osadzone w scenie black metalowej, natomiast jest bardziej energiczne, mniej mroczne, bardziej takie ruchowe, bardziej takie bujające w tym kontekście, takim właśnie chyba tym thrashowym, ale jak najbardziej mi siedzi i mimo tego, że te dwa zespoły różnią się od siebie stylistycznie, różnią się od siebie brzmieniem, pomysłem na muzykę, to jednak fajnie się spinają w tym wydawnictwie. Ono przez to nie jest monotonne, nie jest nudne, jest ciekawe, jednocześnie z każdej strony trochę inne, więc fajne połączenie. Jeśli dobrze czytam, to ten numer pochodzi z 97 roku, z pierwszego demo, ale chyba jest jeszcze raz nagrany, bo nie sądzę, żeby debiutujący w 97 roku zespół nagrał tak brzmiący kawałek. Siódemka na płycie brzmi nieco inaczej niż dwa poprzednie numery, natomiast jest tutaj tyle diabła, piekła i siary, że brzmienie gorsze jestem absolutnie w stanie wybaczyć, bo ten numer chodzi naprawdę zajebiście. Ósemka to natomiast takie intro, outro, bardzo mroczne, ponure i niepokojące. Podoba mi się ten split i już przy pierwszym rzuceniu do odtwarzacza poleciał 3 razy. Wielkie dzięki za jego podesłanie, a jeszcze coś wam pokażę, bo zobaczcie, w ogóle to opakowanie jest dość grube i nie bez powodu, bo ono się rozkłada. Magia, prawda? I w ogóle, bo stuknąłem w mikrofon. Nie wiem, czy się zmieści w kadrze, ale jak się nie zmieści, to się odsunę. Zobaczcie, w co to się w ogóle układa. Niby drobiazg,
ale jednak fajny drobiazg. Kurde, jak to teraz złożyć, żeby było dobrze. Słuchajcie, powiem wam, że jest to wydane lepiej niż wiele pełnoprawnych, dużych płyt większych zespołów. W ogóle wielkie dzięki za podesłanie tego albumu i też całej paczki, która tam była, bo tam było jeszcze kilka płyt, które wrzucałem tutaj na swoje social media. I między innymi był tam właśnie ostatni album Vulture Lord, którego bym prawdopodobnie zapomniał posłuchać, gdybym nie dostał tego krążka. Tak, posłuchałem go sobie kilka razy i faktycznie jest bardzo dobry. Słuchajcie, jak najbardziej polecam i naprawdę mam nadzieję, że Black Altar jak najszybciej wyda kolejne duże wydawnictwo, bo chcę posłuchać jeszcze więcej muzyki od tego zespołu. No i tyle, słuchajcie, moje social media na ekranie, widzimy i słyszymy się niedługo, na razie.